Ej, słychać mnie w ogóle, bo... O, teraz słychać cię. Jeżeli coś mówiłeś wcześniej, to nie. Wiecie, co to? No, oddal się, no. No. To wszystko przeskanować, mieć spokój z tym. A czemu wy nie wozicie tutaj metalu? Co to ma być? Wozić mi tu metal. No. Gdzie była fabryka cementu? Jest! Montażownia dronów! Tylko jedna zmiana teraz, będzie pracować. Teraz ludzie będą produkować swoich. Ja na nie mogę, jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać. Potrzebuję prefabrykaty dronów. A skąd się bierze prefabrykaty dronów? Artykuły elektroniczne. A zbudujmy. Z2. Uwaga, dwa bioroboty idą. Zobaczymy, jak ludzie zareagują na bioroboty. The probe's drill had hit 100 meters. Wreszcie nie musimy pracować. The data tells us. Tak to będzie wyglądać. Was ignited magnesium compounds. No i super. Trzeba więcej turbin troszeczkę. Pozytronowy człowiek. Achievement. Sector scanned. Jestem ciekaw, gdzie on pójdzie pracować. Gdzie jest ten pozytronowy człowiek? Ciekawe, czy on mieszka też w domu? Czy po prostu ma jakąś stację dokującą? Vehicle battery low. To dobra, masz teraz rozkminę. Wiesz, najlepsza rozkmina jest taka, że ja go próbuję znaleźć, nie mogę go znaleźć. Ty, to jest jak zwykły dron, zgaduję. Breakthrough może, discovered. Może już gdzieś pracuje. No nie, nie za bardzo to wygląda jak zwykły dron. Gdzie on by był? Nie jest zaznaczony jako dron. Cable fault reported. Gdzie jesteś, pozytronowy? Pozytronku! Now that the most critical phase of the mission is behind us, we would... Gdzie jest pozytronek? Ona wygląda troszeczkę obco, ale to nie jest. Sector scanned. Nie, szukam po prostu tam, gdzie oni pracują, co nie, ale. O kurczę, teraz powiem ci, gdzie ci te kupuje stawiają. Teraz mam mindfuck, bo mam problem. Meteor incoming. Nie wiem, nie rozumiem tego. Nie wiem.
Nie wiem. Nie wiem, gdzie jest ten typ. Roboty. Cable fault reported. Nie wiem, gdzie jest robotyp. Dust storm approaching. Niby go wyprodukowałem. Ale nie wiem, gdzie oni są. Gdzie te roboty są? W sumie, jeśli nadal mnie przerywa, to już nie mam pojęcia. Nie, teraz już jest dobrze. Teraz już jest sobie. Ty biorobocie, gdzie jesteś? Ciekawe, czy biorobot też ma imię i nazwisko. Nie wiem, on jakoś inaczej wygląda. No, według obrazka inaczej wygląda, ale... Ja go nie mogę znaleźć. Nie wiem. Po prostu, no nie wiem, no. Gdzie ten biorobot jest? Jest więcej. Kurczę, nie może ładować czarnych kostek. Dobra, niech tak będzie to. Ja się w sumie nie odzywam, bo ten... Ja w ogóle w to nie gram, więc nie będę się nawet wypowiadał na ten temat. Spoko. Pipe leak reported. Cementu. Ja chyba zaraz normalnie, wiecie co? Uruchomię budowę drugiej kopuły. Ale nie mamy polimerów tyle. Dobra, uruchamiamy drugą zmianę na polimerach. Po prostu uruchamiam drugą zmianę i tyle. Nie chcę budować łazików sterowanych. Pipe leak reported. Masakra. O, jak skanuję drugi raz sektor, to mi też pokazuje anomalię. Arkologię potrzebuję, tą szpicę postawić, cholera jasna. To badaj inżynierię. W inżynierii to jest? No pytałeś, to ci mówiłem, że inżynieria, no. Gdzie jest inżynieria? Robotyka inżyniera. Kosio. Jak się pytałeś wtedy, gdzie jest? Kosio, dobra, lecimy tak. Szybko mi skanuje te tereny, jakoś mam 400% na tych.
O tu ile tych czarnych kostek się narobiło? Kurczę, dopiero je zauważyłem. I pisa won. Won. Wystrzel. Dobra. Będzie troszeczkę mało miejsca. Opulę. No widzę, że sanatorium muszę postawić, bo dostałem boosta. Ulepszenie sanatorium, staranie behawioralne. Zastępuje usunięte wady losowymi zaletami. Anomaly found. Będę grał tylko małe opóźnienie z HS-em, bo musi zjeść. Więc o 19.30 będziemy grać. Serio? Rozładowuje się teraz? W dzień? Że co? Jak to jest możliwe, że w dzień się rozładowuje? O, ekstraktor był mi nowy, dobry. Że niby jak to ma działać, co to ma być? Na noc będzie problem z prądem. Powiem ci, że ja mam problemy z wodą. Jak wody, szybko odcina się powietrze. Woda to nie problem u mnie aktualnie. O ty! Skumaj to. Pradawni zadowolenia przyjęli naszą poszczególną reakcję. Dążenie do zrozumienia nieznanego zjawiska zamiast powitania z jego strachem. Na podstawie własnej historii zrozumieli, że to nie było najłatwiejsze. Przypomnieli sobie najświetniejsze epoki swojej historii, w którym także wśród nich dominowało takie podejście. Z dumą i nostalgią przekazali nam pewien dar. Uzyskało nową technologię. Miejscowy terraforming. What? Nowy cud. Kopuła krajobrazowa. Kawałek ziemi na Marsie zapewnia dużą wygodę i codziennie jest większa... Jeszcze większa kopuła! Jeszcze większa? O panie! Nie, czekaj. Tak większa? To większa czy nie? Zdecyduj się. Czekaj, iglica. Raz, dwa, trzy. New colonists have arrived. 18 tych. Chyba taka sama. Taka sama kopuła jak tamta. Znaczy, trochę mniejsza, ale to jest kompletnie zrobiona pod zamieszkanie. Bo plus 25 wszystkie miejsca zamieszkania, nie? Wygoda plus 25%. Sector scanned. Czyli taka po prostu krajobrazowa kopuła. Jak na siebie nałożę, to jest z wielkości tej samej, nie? To sama wielkość. Ale jestem przyjemnie zaskoczony, powiem ci. Czyli tak naprawdę można w niej zrobić apartamenty. No, wtedy tak. Cable fault reported. Wtedy apartamenty się przydadzą. To się zgodzę, że wtedy apartamenty by były logicznym postępowaniem. To jest na samym końcu w biotechnologii. No nie? Na samym, końcu w... No na samym końcu inżynierii masz windę kosmiczną, a na samym końcu robotyki masz to, że możesz robić cement z gleby. Cable fault reported.
Ale ciekawe, ciekawe. Nie spodziewałem się. Ale co, ta kupuła została? Ty patrz, została. Możesz ją osiedlić? Nie, nie. To jest tylko pomnik. A. Ale powiem ci, że świeci... Mogę ci zrobić screen, bo fajnie się mieni na fioletowo. Jak ta kopuła tutaj? Zakoniści nie mogą zaspokoić posilenie się luksus. Serio? Posilenie się luksus? No to czekajcie, to zniszczymy. Posilenie się luksus. Zobacz, jak fajnie wygląda. No gdzie? Wygląda prawie jak taka kupuła do zamieszkania, nie? Dobra, tu się zrzucimy. Tyle tutaj tego jest. Matko Boska. Ja mam tyle magazynów z żarciem, że mam 3 pełne magazyny z żarciem. Trzy pełne. Trzy? Powiem ci tak, ja mam 1800 żywności. Ja bym chciał to na ziemię wysłać, nie? Niech biorą to po prostu i nie wracają z tym. No bo mi rakieta, co jak ludzi, to 120 żarcia przywozi. Pipe leak reported. U mnie się już zaczęli wyprowadzać ze starych tych. Ze starych domów i zaczęli gdzie indziej mieszkać. Odkryto anomalię. Jest tu jakiś jest. Mam 4 łaziki, które mi przeszukują tego, no nie? Świat. Ja mam tylko jeden. Brak złóż, do widzenia. Brak złóż, do widzenia. Powiem ci, jak ja szybko nie znajdę wody podziemnej, to będzie mało, będzie kiepsko. Kiepsko będzie. To te odpylacze sobie pobuduj. No muszę je wybadać, nie? To ściągać z ziemi. No drogie są. No coś za coś, co, nie? Chodź szczerze. Mógłbym z 5. No dobra, ściągnę z 7. Jak chcesz, ja ci mogę ten, bo ja mam 4 złoża wody obok siebie. 2 super głębinowe. A ja mam 4 zwykłe. Obok siebie. To, sorry, chyba, to chyba jest ogólnie moja najlepsza gra. No ładny teren dostałeś strasznie, no. Tak jak ja mam tutaj też ładny. No cztery rzadkie kopalnie obok siebie, no nie. Jeszcze jedzonko muszą wyciągnąć z niego. A, to tego nie potrzeba. To można usunąć. Od czego zaczynasz? Surviving Marsa. Breakthrough discovered. Cześć. To jest za dużo ich. A tu ich za mało jest. Sector scanned. Dziesięć, 15. Przepiszemy troszeczkę tych dronów sobie. Tutaj było więcej ich.
No. Teraz jest znacznie lepiej. Kompresja magnetyczna. Magazynowa kompresja. Tego nie potrzebuję. O. To się przyda na pewno. Dobra. A jak z tlenem stoimy ogólnie? Tlen jest na plus. Potrzebna produkcja 3, bo to jedno produkuje 3. Super. Pipe leak reported. Będzie trzeba tutaj. A czekajcie. Ten już nie jeździ, nie magazynuje. Weź pojedź tutaj na górę. Będzie trzeba tu wybudować kopułę. Zastanawiam się, czy tą kopułę podłużną, czy tą największą kopułę. No ja myślę, że tą podłużną tam wybudujemy, żeby mieć możliwość budowy całej reszty. Tylko z polimerami źle stoimy. Źle z polimerami stoimy. Są niby dwie zmiany. Czekajcie, większy priorytet im tu dam. Szczerze powiedziawszy, arkologia by się przydała. Arkologia jest inżynieria, dobra, to na razie włączymy, niech to robią. Halo, Trofek, cieśli. Przywiozłem od mamusi ciasto. Jakie pycha. Vehicle battery low. Powinien wynaleźć jeszcze, dojechać do bazy. Powinien. Breakthrough discovered. O. Jednak udało się. Składzik pełny już? Wow. Cement? Proszę. Dzięki, Lispad. Sector scanned. Boba. Hej. Czemu nic nie zjesz i nie zapowiadasz się, żebyś coś zjadła? Nie rozumiem tego. Podróż podróżą, co nie, ale... Cable fault reported. Nowości to byśmy musieli tam i można tą sprawę tutaj rozwozić. No. Piaskownicy w wodzie dostępu mam, czy nie mam? Nie wiem.
Nie mam bladego pojęcia, czy mam, czy nie mam. Nigdy jakoś... Nie wiem. Research complete. Nie, nie myślałem o tym, a co? Anomaly analyzed. Nie ma nic żadnych nowych odkryć. Dobra, to jedziemy tutaj, się naładuj. A, o to ci chodzi. A, wiesz tam. Słyszałem, że mają coś takiego zrobić, a jakoś mnie nie ciągnie tam. Kompresja magazynowa? Okay, co to jest ta kompresja magazynowa? Gdzie to jest? A nie, my to wynaleźliśmy chyba. Tak. A co to dawało? Ta kompresja magazynowa? Gdzie to było? Sector scanned. Anomaly found. O, anomalię odkryto. Ale gdzie? Tam! O ja pitole. Żeby tam się dostać, to bym musiał wybudować tunel w tamtą stronę, bo on nie przyjedzie tyle. I się nie rozładuje. To nie wypali. Pipe leak reported. Znowu rura cieknie? Róbcie te polimery, róbcie. Czemu tutaj co? Nieaktywna zmiana, no dobrze, no. Niech to wypadają tu całość. Może tam będzie coś lepszego do odkrycia. Anomaly found. A ile mamy elektroniki? To efekt lany poniedziałek. Wiesz co? Lany poniedziałek w taką pogodę, jaka aktualnie jest, czyli zimno, piździ i to nie jest dobry pomysł, wiesz? Zaraz ktoś się przeziębi. Ktoś zachoruje. Wystarczy mokro, przewieje i do widzenia, co nie? Mm-hmm.